Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym Wam zaprezentować motocykl, który zakupiłem na sezon 2018. Opowiedzieć troszeczkę o modelu, o tym egzemplarzu, co w motocyklu gdzieś tam sam już podziałałem, co jeszcze zamierzam w nim zrobić, jak tym motocyklem mi się jeździ, dlaczego go kupiłem. Zapraszam. Otóż motocykl, który widzicie na ekranach, to Honda CB600, czyli popularny i poczciwy Hornet. Motocykl, który zadebiutował na rynku w 1998 roku. No i ten rynek, można powiedzieć, że wziął mocnym szturmem. Była wtedy mega moda na motocykle typu Naked. Bezpośrednimi konkurentami Horneta były takie sprzęty jak, powiedzmy, Ducati Monster, jak Suzuki Bandit, więc takimi motocyklami stawał w szranki. Honda widziała, że rynek bardzo potrzebuje tego typu motocykli, dlatego Horneta wprowadzili, ale nie tak jak inne motocykle, w sensie, że stworzyli gdzieś tam konstrukcję od zera, że inżynierowie, że tak powiem, wyrysowali sobie gdzieś tam ten motocykl, zrobili pod niego konkretne, nie wiem, zawieszenia, silniki i inne tego typu rzeczy, bo Hornet jest takim trochę Frankensteinem, bo oni po prostu stwierdzili, że kurde, mamy tyle dobrych motocykli i tyle fajnych rzeczy w tych motocyklach, że weźmiemy z jednego to, z drugiego tamto, posklejamy to wszystko i wyjdzie nam jakiś tam motocykl, nie? No i faktycznie tak wyszło i ten motocykl wyszedł im naprawdę przyzwoity. Dla hondziarzy na pewno na pierwszy rzut oka od razu poznają, że piec, czyli silnik w tym motocyklu, to nic innego jak silnik z popularnej CBR-ki F3, czyli konstrukcja z 95 roku, ale niech to Was gdzieś tam nie zmyli, bo motocykl naprawdę daje rady na dzień dzisiejszy, generuje moc w granicach tam 100 koni, bardzo żwawo, zwinnie przyspiesza i można jeszcze skaleczyć niejednego dzisiejszego nowego sprzęta, także naprawdę silnik na mega duży plus, tym bardziej, że jest to silnik idiotoodporny. Bardzo często przecież CBR-ki były wykorzystywane we wczesnych latach, kiedy w ogóle stand się zaczynał, no to tylko i wyłącznie Hondy gdzieś tam panowały, bo te silniki po prostu były nie do zajechania. Przy, no mówię, dbaniu o jakąś taką codzienną eksploatację, tak na dobrą sprawę, do tego silnika w ogóle się nie dotykamy. Dlaczego też Frankenstein? No bo też na przykład koła były zaadoptowane też z CBR-ki, tylko 900 RR, czyli Fireblade'a już. Motocykl przechodził, można powiedzieć, dwa liftingi, jeśli chodzi o tą generację. Pierwszy lifting to był w 2000 roku i był to, że tak powiem, lifting zarówno techniczny, jak i kosmetyczny, bo z technicznych rzeczy, o ile dobrze pamiętam, to zostało zmienione koło przednie, bo było właśnie z CBR-ki, tak jak wcześniej powiedziałem, 900 RR. Była 16-calowa felga i o tyle, gdzie w CBR-ce bardzo to dobrze wpływało na zwinność tego motocykla, tak w Hornecie przy większych prędkościach, no miał ten motocykl tendencję do wpadania w wibracje, czyli tak zwaną shimę, no i tam pewnie nie jeden motocyklista, że tak powiem, posrał kombinezon. Zaczynały spływać do Hondy tego typu informacje, że po prostu ten motocykl, no, zachowuje się niepewnie na tej gumie, i zmienili to koło na 17-calowe. Z kosmetycznych rzeczy to został powiększony troszeczkę zbiornik, bo Hornetem trzeba było dosyć często stawać na stacjach benzynowych, nie można było nim nawet pyknąć jednorazowo 200 km. Więc oni tam zwiększyli pojemność o litr, może maksymalnie dwa. Niedużo, ale to już pozwalało gdzieś tam faktycznie wydłużyć dystansy między tankowaniami. Został zmieniony zadupek i parę plastików tutaj z boku, tych bocznych, bo po prostu już inaczej były wyprofilowane. Zadupek zdecydowanie bardziej agresywny, no taki nawet przypominający troszkę odwłok chyba tego szerszenia, no tak mi się wydaje, że taki był zamysł. O wiele bardziej agresywnie się prezentuje niż w modelu PC
C34, czyli poprzedniku. Natomiast cała reszta została tak na dobrą sprawę ta sama. Została zmieniona lampa tylko z przodu, bo poprzednia też była taka okrągła, ale z żebrowanym kloszem. Mocno postarzała ten motocykl, więc Honda postanowiła rzucić tutaj. Ona jest też chyba troszeczkę większa, jeśli chodzi o średnicę. Klosz jest dzielony na pół, dwie żarówki H7. Bardzo ładnie świeci, zarówno nas widać, jeśli chodzi, jesteśmy kierowcą samochodu, to kierowca samochodu bardzo dobrze widzi ten światło tego motocykla. I tak samo, kiedy my jedziemy gdzieś w nocy, to też bardzo dobre światło daje. Zostały zmienione wskaźniki, natomiast zmiana była tylko kosmetyczna, one wciąż były analogowe, tak jak tu widać. Później w roku 2005 największa zmiana w tym motocyklu wchodzi, a mianowicie jest zastąpiony zwykły teleskop z przodu zawieszeniem typu upside down. No i to podobno na bardzo, bardzo duży plus. Ja nigdy nie miałem okazji przejechać się motocyklem, Hornetem z upside downem. Podobno wiele lepiej się jeździ, aczkolwiek ten upside down też nie miał regulacji, tylko zwykłą taką nakręteczkę na górze, tak jak i tutaj, więc po prostu ona tam jest po to, aby trzymać tam szczelność tego oleju, który się znajduje w lagach, a regulacji żadnej nie posiada. Z tyłu klasyczny amorek ze sprężyną. Tutaj jest regulacja, możemy sobie pod siebie to zawieszenie dostosować, tak? I jeszcze jedna rzecz się zmieniła po 2005 roku. Zmieniły się właśnie zegary. Były teraz pół na pół, lewa strona, tam gdzie jest prędkościomierz, wpadł po prostu taki elektroniczny wyświetlacz, tam również był wskaźnik poziomu paliwa, co bardzo fajnie gdzieś tam wpłynęło na użytkowanie tego motocykla codziennie. Gdzieś tam nie musieliśmy już przeliczać, ile żeśmy zrobili na zbiorniku i takie tam, ale obrotomierz cały czas został analogowy. W przypadku tego motocykla, o zawieszeniu już powiedziałem, hamulce z przodu to 296 mm tarcze, dwie oczywiście, dwa zaciski dwutłoczkowe firmy Nizin, bardzo sprawnie wyhamowują ten motocykl, nie ma tutaj jakichś tam minusów tych hamulcy, można sobie, że tak powiem, ich sprawność jeszcze powiększyć poprzez zastosowanie stalowego oplotu, jeśli chodzi o przewody, tak. Z tyłu to również można powiedzieć klasyczny zacisk jednotłoczkowy, też firmy Nizin, można go spotkać w bardzo wielu modelach motocykli Honda, czy to CBR-ki, czy to CBF-ki, czy jeszcze tam jakieś inne modele, to praktycznie chyba w każdym motocyklu taki zacisk był montowany. Ten motocykl został sprowadzony z Włoch, zakupiony przeze mnie na początku marca, końcówka lutego, początek marca, teraz mamy końcówkę maja, nawinąłem gdzieś z 2000 km tym motocyklem, ze względu na to, że tak na dobrą sprawę, teraz jest mega ciepło, dopiero zacząłem jeździć. Wcześniej nie było, kiedy było zimno, jak odbierałem motocykl, to było zero na termometrze, także pierwsza jazda taka, już ja jako właściciel, to była dosyć sroga, ale daliśmy radę. Motocykl sprowadzony z Włoch, tak jak powiedziałem, ja kupiłem motocykl od gościa, który posiada serwis motocyklowy i zarówno handluje motocyklami, czyli można go nazwać też jakimś handlarzem. Natomiast ja nie mam takiego podejścia, że motocykl trzeba kupować jak niektórzy, że motocykl to musisz kupić tylko właśnie od prywatnego właściciela, od handlarza to nie kupuj. Słuchajcie, owszem, na pewno się w jakimś procencie to zgadza, bo wiemy, że handlarze to często kawał skurwysynów i złodziei i tylko czekają na to, żeby po prostu gdzieś na nas zarobić. Taka jest ich praca, słuchajcie, to jest wojna zbrojeń, my ciągle musimy zwracać uwagę na to, co kupujemy, oni cały czas próbują gdzieś tam też zarobić, więc tak to wygląda. Natomiast ja nie mam takiego podejścia, że muszę kupić od osoby prywatnej, bo też wiem, jak niektóre osoby prywatne serwisują swoje motocykle. Znam ludzi, którzy potrafią kupić naprawdę w zajebistym stanie maszynę, jeździ nim 2-3 sezony, nic przy nim kompletnie nie robi, potem ten motocykl jest tak zwanym kondonem, on go sprzedaje, ale
no on to jest od prywatnego właściciela, od motocyklisty to jest igła, nie? No i wielu ludzi się niestety na to łapie. Ja, słuchajcie, nie mam takiego jakiegoś przeświadczenia, że to musi, że nie może być od handlarza. Pojechałem, obejrzałem ten motocykl, sprawdziłem go pod kątem technicznym na tyle, ile mogłem, czyli jaki stan jest hamulcy tego motocykla, jak wygląda zawieszenie, czy ten motocykl gdzieś tam się poci, jak ze szczelnością tego silnika, jak on pracuje, prawda, jak się gdzieś tam wkręca na obroty, jak wyglądają opony, no takie rzeczy gdzieś tam, no też, no organoleptycznie, co możemy sobie przyświecić, zobaczyć, no nie wiem, tą ramę, zdjąć sobie tutaj gdzieś tam kanapę, popatrzeć na te plastiki, czy to gdzieś zadzwonione, czy nie, no taka jest prawda, no gdzieś się jeszcze można tym motocyklem też karnąć, przejechać, zobaczyć, jak on się prowadzi i to jest wszystko, nic więcej, słuchajcie, nie wymyślimy. Więc ja oczywiście świadom tego, że ten motocykl gdzieś tam ma jakieś swoje ryski, gdzieś tam pęknięty plasticzek, no to jest normalna rzecz, bo to nie jest Dziewica Orlańska, wiecie, nówka z salonu, tylko motocykl, który ktoś użytkował przez naprawdę już kilkanaście lat, tak, więc, a dokładnie 14, więc naprawdę nie ma się czego jakoś tam mega czepiać. Bo po prostu wart był swojej kasy, dla mnie motocykl bardzo się mi spodobał i po prostu go kupiłem, tak, i tyle. No i jeżdżę nim, już mówię, no te ponad dwa miechy, tak, więc naprawdę nic się jakiegoś tam nie wydarzyło. Ja oczywiście na samym początku zająłem się motocyklem pod kątem technicznym, takim, że no, przygotowując go do sezonu, wymieniłem sobie filtry, płyny. Klocki z tyłu też trzeba było wymienić, więc też zostały zmienione. Takie rzeczy gdzieś tam od razu zostały ogarnięte i tak na sprawę już miałem motocykl przygotowany do sezonu i nic przez cały sezon w nim nie będę musiał robić, tak? No chyba że wystąpi jakaś tam awaria, no bo to życie, tak? No tego nie przewidzimy. Co w motocyklu przeze mnie jeszcze dodatkowo zostało zamontowane, to ze względu na to, że nie jestem jakimś dwumetrowym gościem, nie mam za wielkich grabi, to zamontowałem sobie, słuchajcie, klamki akcesoryjne zamówione gdzieś tam z Allegracza za 139 zł. Bardzo fajna rzecz, dobrze wykonane w takim kolorze tytanu, bo taki mi się podobał, więc takie zostały przeze mnie założone. Regulacja w 6 pozycjach. Bezproblemowo teraz zdecydowanie lepiej czuje się motocykl, bardzo przydatna rzecz. Dodatkowo jeszcze nie było tego akurat na zdjęciach na aukcji, zobaczyłem, że jest przetłoczona w tym miejscu, czyli po prostu kiedy byśmy mieli jakąś glebę, ona się łamie i jeszcze cała długość klamki zostaje nam. No, żeby wrócić do domu, pojechać do warsztatu, jeżeli my jesteśmy cali, jeszcze motocykl nam na to jakoś tam pozwala. Został zamontowany tłumik, też akcesoryjny firmy MIW. Bardzo fajna rzecz. Zastąpił fabryczny, zdecydowanie głośniejszy, słychać nas od razu z bardzo daleka. Natomiast ja i tak jeżdżę jeszcze na debekillerze, który tutaj widać, bo słuchajcie, kiedy jeździłbym na... Bez niego to nie idzie zebrać myśli. No ja akurat nie jestem osobą, wiecie, która po prostu katuje gdzieś tam na najwyższych obrotach i okej, w sumie ten motocykl aż tak się gdzieś tam nie wydziera w codziennej eksploatacji, no ale nawet, no to jest taki silnik i taka jest charakterystyka pracy tego silnika, że on dopiero powyżej 6-7 tysięcy, no łapie taki dech, gdzie te gaźniki gdzieś tam zasysają odpowiednią tą ilość tego powietrza, jest ostry ogień, wtedy tak i ten motocykl żyje, ale no, bez tego debekillera nie idzie pozbierać myśli, uwierzcie mi, że no jest tak głośno, zresztą pewnie nagram jakiś filmik, jaka jest różnica z i bez i na co dzień po prostu jeżdżę z debekillerem, gdzieś tam na jakieś, wiecie, obstawy ślubne, gdzieś jakiś można sobie terror na miasto wyjechać, pohałasować w nocy czy coś z kumplami, jak najbardziej można go zdjąć, no ale tak do użytku codziennego szkoda głowy, nie? Dodatkowo założone są przeze mnie gmole. Zamiast typowych crashpadów założyłem gmole z tego względu, znaczy z dwóch powodów. Pierwszy to jest taki, że widziałem już przypadki, że po prostu po crashpadach, kiedy się gdzieś tam wyłożymy, potrafią nawet wyszczerbić albo po prostu spowodować pęknięcie w bloku silnika tam, gdzie są przykręcane, bo zazwyczaj one są właśnie gdzieś wkręcane po prostu w blok silnika i naprężenie występuje
występuje na tyle duże, że potrafią po prostu no, spowodować pęknięcie, co już jest mega dużym bólem i narażenie nas na spore koszty. A drugi temat jest taki, że cena. Słuchajcie, dobrej marki, na przykład, nie wiem, Womet, Crashpady kosztowały 250 zł. Ja ze strony producenta, nie na żadnym Allegro, kupiłem te gmole za 280 zł plus przesyłka, tam chyba było z 12 zeta paczką z poczty. No uważam, że mega, mega fajna inwestycja. Zdecydowanie lepiej się będzie sprawowała przy jakiejś glebie, bo są po prostu dwa miejsca montowania, tutaj przy wsporniku ramy oraz bezpośrednio tam, gdzie jest mocowanie silnika tutaj. Z tyłu jest przykręcana, ona jest oczywiście, dzieli się na dwie strony, lewa, prawa, i jest łączona tutaj pod kolektorami, także bardzo fajna rzecz. No dodatkowo jeszcze też taka pierdoła, już tylko do codziennego użytku, to jest uchwyt pod telefon, to jest taka bezczelna podróba ramy mounta, znanego pewnie wielu motocyklistom. Natomiast ja zdecydowanie stwierdziłem, że nie będę wydawał 350 zł na uchwyt motocyklowy, bo jest to lekka przeginka. Tego kupiłem za 70 zeta na Allegro. Przy 180, słuchajcie, telefon nie odpada, pomimo że jest to naked, nie mamy żadnej no, szyby, czachy, plastików, więc bezpośrednio te powietrze wali na ten telefon, no, z tego uchwytu nie wypada. Ma ładowarkę, no, prosta, banalna rzecz. Nic tu więcej nie trzeba robić, tak? Ze rzeczy takich, które trzeba zrobić w tym motocyklu, to właściwie są plastiki, bo no jakby to tak delikatnie powiedzieć, ten poprzedni użytkownik, czyli zapewne jakiś Włoch, cymbał i kretyn idiota, dokręcał po prostu tak mocno błotnik, tak jak tutaj widać, on jest po prostu pęknięty, idzie aż od szpilki, już go nawet tam jakoś ktoś próbował łatać, więc on będzie przeze mnie na pewno robiony, łatany i malowany. I tak samo jest, słuchajcie, z zadupkiem z tej strony, ponieważ motocykl kupowałem, też miał takie akcesoryjne stelaże pod sakwy i one są montowane do tutaj właśnie w te miejsca, gdzie jest uchwyt na ręce dla pasażera. No i też ktoś, zobaczcie, dokręcał tak tą szpilkę, że po prostu no pęk ten zadupek, i też to trzeba będzie zrobić. No to są takie dwie kosmetyczne rzeczy, pierdoły, które gdzieś tam muszę ogarnąć, natomiast reszta naprawdę jest tip top. No tak jak mówię, no nie jest dziewicą orlańską, ale uważam, że no myślę, że jak go sobie tak jeszcze ogarnę, dopieszczę, to mało będzie takich motocykli na rynku w takim stanie jak ten. Bo naprawdę jest mega, mega fajny. Jeżeli mielibyście jeszcze jakieś pytania odnośnie użytkowania takiego motocykla, czy w ogóle no, jakieś swoje pytania odnośnie jazdy, czy warto na przykład taki motocykl sobie kupić, nie wiem, na pierwszy motocykl, to Wam mogę powiedzieć od razu, że tak, jak najbardziej warto, z tego względu, że to motocykl jest bardzo lekki, bo tylko 193 kg. Właśnie między innymi to było powodem, dlaczego ten motocykl kupiłem, bo większość moich podróży to jest miasto. Poprzednio miałem Yamaha Thundercata, to sportowy motocykl, był dla mnie po prostu męczący w codziennej jeździe. I tyle, tak, tutaj jest zdecydowanie lepiej, motocykl jest zwinny, mały, poręczny, bardzo fajnie wyważony. Jak na niego siadamy, to w zasadzie mamy wrażenie, że początek motocykla, czy jego przód, to kończy się nam na kolanach i tak trochę na początku jest dziwnie, ale jak już zaczynamy nim jeździć, no to jednak te gabaryty przemawiają i widzimy, że w każdą dziurę, między każdy samochód możemy spokojnie się nim wbijać, i tutaj bardzo fajnie się na nim w mieście można poruszać, więc to jest bardzo fajny motocykl do miasta, bardzo fajny motocykl na pierwszy taki duży, poważny motocykl, ze względu na to, że on bardzo fajnie liniowo rozwija moc, nie jest jakimś tam nie wiadomo jakim dzikiem, aczkolwiek no, on ma swój potencjał i potrafi naprawdę agresywnie przyspieszać, ale no to wszystko, słuchajcie, motocykle są dla ludzi, którzy no, mają olej w głowie, jak jesteś cymbałem, no to i widelcem się zabijesz, no taka jest prawda, więc no, motocykl tylko i wyłącznie przyspieszy ten etap, dlatego no, ja jak najbardziej, jeśli chodzi o duże motocykle, mega, mega polecam, bardzo fajny sprzęt,
Włączę Wam go, uruchomię silnik, zobaczycie jeszcze jak może, jak puka ten tłumik. Bardzo fajnie, naprawdę, tak jak mówiłem, później jeszcze nagram filmik jak Derby Killer zdejmę, więc też będzie jakaś fajna różnica z lepszym mikrofonem, bo ten taki tutaj, akurat nagrywam to telefonem, więc nie będzie jakiejś mega jakości. Trzymajcie się, zadawajcie pytania, wrzucajcie komentarze, bardzo chętnie Wam odpowiem. Jest pomysł, żeby tym motocyklem polatać trochę po Warszawie, bo jakbyście nie widzieli, jesteśmy kurwa w Warszawie, ale są tu takie fajne miejsca, widzicie, nie tylko beton i bloki, a naprawdę też mega fajnie, dużo zieleni jest gdzie pojeździć, więc jest pomysł, żeby polatać troszeczkę po Warszawie, ponagrywać filmów, troszeczkę też z obsługi tego motocykla, robić coś na wzór jakichś takich motovlogów, więc zapraszam.